Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy da się przeżyć w wozie 30 dni? Ja nie, ale dzisiaj spróbuję to zrobić. Nie no, nie ma opcji, że ci się uda. Nie no, Drang jest bez obrazy, no ale... no, raczej nie ma szans, nie? Głupi jesteś. Ty pewnie myślisz, że jest to możliwe, ale muszę z tobą coś ustalić. Ja nie chcę zbudować sobie bazy kilka bloków pod Voidem. Ja chcę przeżyć poniżej 64 kratki. Dla uświadomienia cię, poniżej tego poziomu masz 4 sekundy, żeby uciec stamtąd, bo inaczej zginiesz. Chyba że opracować genialny plan, jak przetrwać tam. Specjalnie dla ciebie powiem ci mój sekret, jak to zrobię, ale musisz oglądać dalej. Są 4 opcje. Koksy, bejkony, mikstury leczenia i totemy. Są też 3 problemy. Totemy nie działają w Voidzie, potek leczenia nie da się stakować, a najlepszy bacon, który posiada efekt regeneracji, nie sięga poniżej 64 kratki. Więc jedynym rozwiązaniem są nocze, których od wersji 1.9 nie da się craftować. Chyba że znasz pewien algorytm Minecrafta, ale żeby go użyć, to muszę na początku zdobyć elytrę. Więc znalazłem wioskę, zabiłem golema, zrobiłem portal i zacząłem bić blazy. Co? Utopik? Drachis? Halo? Ja... nie ciebie stakowałeś kiedy? To jest! Halo? To co właśnie widziałeś, to była moja ucieczka przed utopikiem, który musiał mnie zabić, ponieważ dzień wcześniej założyłem się z nim o jedną z moich tajemnic. Powiem ci ją później, ale musisz oglądać dalej, bo inaczej się nie dowiesz. Wiedziałem, że muszę się pośpieszyć, więc zrobiłem zbroję i ruszyłem na smoka. O, dobra, mamy stronę, o kurde. Nie. Wow! Dobra, przechodzimy. Jest! Mamy to! Dawaj! Dobra, i mamy pierwszą elytrę. Teraz jak zdobyłem elytrę, nadszedł czas na następny etap, czyli znalezienie nowej wioski. Żeby ułatwić sobie to zadanie, użyłem specjalnie zaprogramowanej mapy, żeby ją znaleźć. A wszystko po to, żeby ulepszyć elytrę na Breaking 3, od której zależało, czy uda mi się przeżyć w Voidzie cały jeden miesiąc. A i powiem ci tak przedpremierowo, że będę potrzebował 11815 koksów, co czyni tą liczbę niemożliwą do osiągnięcia. Ale czy na pewno? Oglądaj dalej, a wszystko później ci pokażę. Ale teraz, że mi się to udało, to muszę zenchantować tą elytrę na Breaking 3. Więc plan był prosty. Pójść do wioski, zebrać wszystkie łóżka, wykopać dziurę i poczekać, aż każdy villager tutaj przyjdzie. Ale chyba coś źle zrobiłem i musiałem radzić sobie w inny sposób. Chodź, tak, chodź tutaj, chodź. Gdy już wszystkich zagoniłem do dziury, nadszedł czas na znalezienie najlepszej książki. I nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudne. Już chciałem pisać do utopika, że wygrał. Ale nagle udało się. Jestem breaking. Czułem ogromną satysfakcję, ale do pewnego czasu. Gdy uświadomiłem sobie, że on, właśnie on, chce 35 emeraldów. To ja miałem tylko tyle. Po szybkim research YouTube'a dowiedziałem się, że są dwa sposoby, jak obniżyć cenę. Albo zrobię rajda i dostanę efekt superhero, albo wyleczę villagera. I wtedy jego ceny spadną aż o 95%. Z powodu tego, że nie miałem dobrego seta, ani zbyt dużo jedzenia, postanowiłem, że jednego z nich wyleczę. Tylko robiąc to, nie wiedziałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Daj mi mu jabłko. Dobra, czekamy teraz. Jest! Udało się, dobra. A co jest? W tej chwili poczułem wielkie rozczarowanie. A wiesz dlaczego? Ponieważ przed całym tym leczeniem sprawdziłem sobie jeden artykuł, który dokładnie mówił, że jeśli wyleczę jednego villagera, on mi da zniżkę. Ale to samo dotyczy innych osadników w otoczeniu. A ja żadnej zniżki nie dostałem. Ani od niego, ani od innych. Więc postanowiłem, że skontaktuję się z osobą, która już miliony razy się z nimi tradowała. I zadałem mu to pytanie. Czy jeśli wyleczę zombie villagera, to dostanę zniżkę od niego i od innych, czy tylko od niego? Tylko ten, którego wyleczyłeś. Ja pierdzielę. Pomyślałem, że nie mogę się poddać przez taką głupotę, więc zrobiłem to jeszcze raz. Tylko na villagerze, który sprzedał niezniszczalność 3. Dobra, lecz się.
Jeśli nie zauważyłeś, to właśnie straciłem villagera z Unbreakingiem 3, na którego poświęciłem 2 godziny swojego życia, żeby go stworzyć. Ale zacisnąłem zęby i szukałem powodu, dlaczego tak się stało. I go znalazłem. Po prostu nie zlokowałem trade'a. Definiując, zanim się zatruje villagera, a następnie się go wyleczy, to przed tym trzeba coś od niego kupić, żeby zablokować trade'a. I wtedy, gdy zostanie wyleczony, będzie oferował nam zniżkę. A jeśli go otrujemy i wyleczymy kilka razy, to będziemy mogli się spodziewać, że wszystko będzie nam sprzedało 95% taniej. Niestety ja tego nie wiedziałem i nie zlokowałem tego trade'a, co zaskutkowało tym, że jak się wyleczył, to był normalnym villagerem. Teraz, gdy już to wszystko wiedziałem, postanowiłem, że zrobię inaczej. Gdy udało mi się wyleczyć tego villagera, postanowiłem, że zmienię mu pracę z bibliotekarza na fletchera, który normalnie sprzedaje 32 patyki za innego emeralda. Ale przecież przed chwilą tak jakby ratowałem mu życie, więc dostałem zniżkę. Z racji tego zrobiłem kilka staków patyków i już po kilku trade'ach było mnie stać na ten ciężki do zdobycia enchant. Dobra, mamy na styk. W tym momencie osiągnęliśmy 30% sukcesu do wykonania challenge'u, więc zostaw lajka. Teraz muszę wgrać Linematikę. Ale dlaczego? Zaraz ci powiem. Lecz chciałem ci powiedzieć, że za dokładnie 5 minut opowiem ci, dlaczego Utopi tak bardzo chciał mnie zabić. Ale na razie czas na fazę beta. Polega ona na tym, że trzeba zdobyć bardzo dużo fajewerek. Więc wgrałem Linematikę, znalazłem schemat bardzo wydajnej farmy prochu i gdy już chciałem zacząć budować, to okazało się, że to nie działa. Cudownie. Gdy próbowałem ją naprawić przez 3 godziny, natknąłem się na pewną stronę, która pokazywała najbliższe wioski obok siebie. Wtedy padłem na genialny pomysł. A co jeśli, zamiast budować najtrudniejszą farmę prochu, to zbuduję farmę, którą ty na pewno kiedyś budowałeś. Jestem ciekaw, czy będziesz wiedział jaką. Do takiej farmy są potrzebne koty. Niestety u mnie w wiosce nie było żadnych kotów, ale w innych były. Więc zlokalizowałem najbliższą wioskę obok siebie i do niej wyruszyłem. Jest wioska! Znalazłem na szybko jakiś mały domek, w którym zostawiłem swoje rzeczy i korzystając z poradnika Draviusa, zacząłem budować. Wiesz co? Zmieniłem zdanie. Teraz ci powiem moją tajemnicę, za którą Utopik chciał mnie zabić. Założyłem się z Utopikiem, że jeśli mnie zabije, to powiem wam, jak mnie dokładnie w mieście mieszkam. Niestety nie dał rady, ale mam dla ciebie propozycję. Jeśli wbijemy 200 tysięcy subskrypcji pod tym filmikiem, to w następnym filmie powiem wam, gdzie dokładnie mieszkam. Więc rozwal jeszcze dzwonek, żeby nie przegapić tego filmu, bo są bardzo duże szanse, że mieszkam właśnie w tym mieście co ty. Jak widzieliście, podczas mówienia wam tego, a wczoraj na jakiejś wysokiej platformie. A wszystko po to, żeby zmaksymalizować wydajność farmy. Myślę, że spoko wynik, tylko będzie trzeba zostawiać komputer na noc. I właśnie gdy to powiedziałem, to sobie przypomniałem, że nie ma farmy trzciny. A bez trzciny nie ma papieru, a bez papieru nie ma fajerwerek. Więc poszedłem ściąć trochę drewna i zbudować małą, ale wydajną farmę. 50% challenge'u ukończone. I szczerze, normalnie bym się cieszył, ale pobawiłem się trochę w matematyka i to, co tam obliczyłem, mnie trochę przeraziło. Jak pewnie pamiętasz, moim celem jest przetrwanie próżni cały jeden miesiąc. I do tego challenge'u potrzebuję ponad 10 tysięcy koksów. Ale jeszcze coś, co jest równie ciężkie do zdobycia. A mówię tu o elytrze. Ale nie jednej, tylko o ogromnej ilości. Na zwykłej jednej elytrze możesz latać 7 minut i 11 sekund. Gdy ją zenchantujesz na Unbreaking 3, to wydłużysz ten czas do 28 minut i 40 sekund. Ale powiesz mi, po co mi tyle elytr? Przecież mogę ją naprawić, łącząc ją z błoną fantoma. Albo dodanie mendigu do elytry. Ale żadna z tych metod nie działa w próżni. Naprawienie elytry, która ma mendig, potrzebuje expa. Ale przecież nie rzucisz expa w wojdzie. Ani nie dasz rady naprawić jej w koładle. Więc wziąłem myszkę, odpaliłem painta, sumowałem wszystkie dane i wyszło mi, że będę potrzebował 22 litry z Unbreakingiem 3. Na szczęście przypomniałem sobie o czymś. Pamiętacie ten moment, jak zepsuła mi się Linematika? I znalazłem stronę, która pokazywała dokładne lokalizacje wiosek? Tak się składa, że pokazywała również dokładne lokalizacje End City, w których były elytry. Więc wziąłem prochy trzciny, którą wyfarmiłem na awku, skraftowałem z nich fajerwerki i za pomocą mapy zacząłem szukać innych elytr. Dobra, mamy. Litry, dostała 23. Ej stop, musisz mnie teraz dokładnie wysłuchać, ponieważ za chwilę dojdziemy do etapu, w którym będę musiał użyć innego z największych glitchów w Minecrafcie, który już dawno powinien zostać naprawiony. Jeśli się pomylę albo zrobię coś źle podczas robienia go, to zniszczy cały świat w Minecrafcie, na którym właśnie gram. Więc mam nadzieję, że niczego nie zepsuję. Ale żeby go użyć, to musiałem przed tym coś obliczyć. Jak pewnie pamiętasz, do przetrwania tego challenge'u potrzebuję 11815 enchantowanych jabłek. Ale od wersji 1.9 nie da się ich zdobyć. Na całe szczęście istnieje pewien exploit, który umożliwia to. Co nie wyklucza faktu, że będę potrzebował ogromnej ilości złota. A mówiąc o ogromnej ilości, mam na myśli o 94 tysiącach bloków złota. Z doświadczenia wiem, że głupotą byłoby to kopać ręcznie. Więc postanowiłem, że stworzę własną farmę złota. Ale podczas analizowania jej, zobaczyłem, że będę potrzebował 94 lei. I wtedy powstał kolejny problem. Ponieważ żeby stworzyć tyle lei, potrzeba 470 żelaza. Byłem zbyt leniwy, żeby to kopać, więc zrobiłem farmę. I już po paru godzinach miałem potrzebne żelazo. Teraz tylko potrzebowałem piachu i mag... To... O kurde.
Nie, nie, nie. O kurde. Ale mi się ręce trzęsą. Prawdopodobnie gdybym nie rzucił tej perły wtedy, to już by było po challenge'u. Pomimo tego, że prawie zginąłem, musiałem dokończyć ten challenge. Więc wykopałem ostatni blok magmy, którego potrzebowałem i zacząłem budować farmę. Ej, co jest? Myszka mi przestała działać. Tak, moja myszka się zepsuła. Nie wiedziałem dokładnie co mam zrobić, więc używając skrótu Alt plus F4 wyłączyłem Minecrafta. Starałem się jeszcze ją naprawić, ale bezskutecznie. I zacząłem kombinować. I wtedy przypomniałem sobie, że mam jeszcze jedną myszkę od laptopa. Ja mam rozwiązanie tego naszego problemu. Inna myszka. Nie miałem innego wyboru, więc musiałem zmienić myszkę. A taka była moja reakcja. Działa? Ja pierdzielę, jak ona jest duża. W ten sposób dokończyłem budowę farmy. A tak działała. Kurde. Następnie zebrałem całe zgniłe mięso, które udało mi się uzbierać i wróciłem do naszej wioski. Po to, aby wyleczyć jednego z naszych villagerów i spowodować, żeby wszystko sprzedało za jednego emeralda. Jest, mamy za jednego. I właśnie taki oto sposób udało mi się zebrać 23 litry z Arby Kingiem 3. Teraz będzie czas rozpocząć proces tworzenia enchantowanych jabłek. Wiedziałem, że zdobywanie jabłek w tradycyjny sposób jest za wolny. A mówię tu o ścinaniu drzew albo o szukaniu jabłek w skrzynkach. Jedynym tak naprawdę najlepszym sposobem są trady z villagerami. Niestety jest jeden problem. Przeciętny villager może w ciągu dnia zrobić tylko 32 trady. Co znaczy 1,6 trada na minutę albo 0,026 trada na sekundę. To jest bardzo useless, jeśli liczy się czas, tak jak w moim przypadku. Więc zacząłem szukać dalej i znalazłem coś takiego jak metoda nieskończonego tradu. Ale zanim powiem ci coś więcej o niej, to chciałem ci powiedzieć, że będę potrzebował nieskończonej ilości emeraldów. Wiem, że to brzmi szalenie, ale jest sposób, który umożliwia to. Polega to na tym, że trzeba znaleźć villagera, który sprzedaje bookshelfy i kupuje książki. Następnie trzeba sprawić, żeby sprzedawał wszystko za jednego emeralda. Wtedy kupujemy jednego bookshelfa za jednego emeralda, rozwalamy go i sprzedajemy. W ten sposób zawsze wychodzimy na plus. Tylko ta metoda ma jedną wadę. Bibliotekarz może zrobić tylko 24 trady w ciągu jednego dnia. Jest to zdecydowanie za mało. Więc nadszedł czas, żeby użyć również żmudnej, ale o wiele fajniejszej metody. A mam na myśli tu o farmie totem, która skutkiem ubocznym generuje bardzo dużo emeraldów. Przykładem tutaj może być Bloker, który budował taką farmę na Anarchy SMP. Ona z kolei umiała wyprodukować 200 tysięcy emeraldów na godzinę. Na szczęście taka farma jest o wiele łatwiejsza niż farma złota. Musiałem tylko znaleźć wioskę, outpost i ocean. Normalnie byłoby to ekstremalnie trudne, ale używając mapy znalazłem te miejsca w mniej niż 20 minut. 11 tysięcy kratek od mojego spawna. Więc poleciałem tam i zacząłem budować. O, jest outpost. Tutaj, o kurde, tutaj będziemy budować farmę gdzieś. O, gdzieś tutaj. A, o kurde. Teraz tylko będę musiał tutaj sprowadzić villagera. Yes, mamy go! Dawaj. Dobra, mamy go. Teraz został mi tylko ostatni krok, czyli zdobycie efektu Bad Omen, który dostaje się wtedy, gdy zabijemy dowódcę villagerów. A gdy uda nam się go zdobyć, powinniśmy bez problemu aktywować rajda. Dobra, mam. O, i teraz muszę kliknąć. Yes, działa farma! Udało się, działa! Ostatnim krokiem była zmiana trudności gry, ponieważ czym trudniejszy tryb gry, tym więcej będzie się respić villagerów, a raz z nimi będzie więcej lootu. A już po paru godzinach udało mu się uzbierać tyle emeraldów. Tak po kilku godzinach mam tyle emeraldów. Jedynie co mi teraz zostało to wymyślenie sposobu, jak mogę te wszystkie emeraldy wymienić na jabłka. Gdybym chciał pójść do jednego villagera i zacząć się z nim tradować, to zajęłoby mi to wieki, żeby kupić te 10 tysięcy jabłek. Więc ta opcja od razu odpadała. Następny pomysł, na jaki wpadłem i o którym mówiłem wcześniej, to Infinity Trade. Polega on na tym, że jeśli będziemy chodzić z end to end city na przemian i w międzyczasie będziemy coś kupować od villagera, to za każde przejście do innego świata, ten villager będzie się resetować. Przez to nigdy nie zablokuję trade'u. Zbudowałem ją, ale nie mogłem jej uruchomić. Więc została trzecia opcja, której najbardziej nie chciałem robić. Ponieważ musiałem zbudować platformę, na której pomieszczę 100 villagerów. Następnie pójść do wioski, żeby zebrać z niej łóżka, postawić kompostowniki, a następnie nadać każdemu pracę jako farmę. W taki sposób uniknę blokady trade'u, dzięki czemu będę mógł z nimi handlować dzień i w nocy. I już po około 7 dniach udało się. I po kilku godzinach mamy to. Teraz musiałem tylko je połączyć, więc zebrałem shulkery z jabłkami i zacząłem szukać idealnego miejsca na skraftowanie jej. Gdy udało mi się znaleźć takie miejsce, musiałem położyć wszystkie shulkery, żeby wypakować z tego całego złota i jabłek, a następnie włożyć do tych skrzynek. I mamy to. Tego jest ogromna ilość, ile ja czasu tutaj spędziłem, to nawet nie chcę liczyć. Teraz trzeba będzie te wszystkie bloki złota i jabłka zamienić na koksy. Żeby to zrobić, będę musiał zmienić wersję, która możliwe, że rozwali całą mapę.
Tak, dobrze słyszałeś. Mój świat może teraz wyglądać tak, jeśli się pomylę albo zrobię coś w złej kolejności. Ponieważ zmiana wersji na starszą jest bardzo niebezpieczna. Dlatego, że w oryginalnym kodzie Minecrafta zaczynają pojawiać się błędy. Ale ja byłem na to świetnie przygotowany. I wiedziałem, co mam zrobić, żeby tak się nie stało. Jak mogłeś zauważyć, cały świat jest na wersji 1.16.1. Ale nie bez powodu. Gdybym chciał to zrobić na najnowszych wersjach, to po prostu by to nie działało. Z uwagi na fakt, że Minecraft nie jest kompatybilny wstecz. I przy takiej różnicy wersji po prostu by się nie włączył. Ale jest jeden wyjątek. Na wersji 1.16.1 da się to zrobić. Zamiast od razu zmieniać wersję na 1.8, musimy ją zmienić jeszcze przed tym na wersję 1.15.2, aby różnica między wersjami nie była aż tak duża. I gdy uda nam się to zrobić, powinniśmy bez problemu wejść na wersję 1.8.9. Video settings na 2. Dobrze. I wychodzę. Okej. I teraz 1.15.2. Dobra. A lot anyway. Ej, co jest? W tamtej chwili poczułem się, jakby te wszystkie godziny, które tutaj przegrałem, przepadły. A najgorsze było to, że nie wiedziałem dlaczego. Ponieważ wielokrotnie testowałem to, czy będzie to działać i to zawsze działało. Szczerze, w tej chwili bym odpuścił. Ale za dużo czasu poświęciłem na to wszystko. I musiałem dokończyć ten challenge. Całe szczęście przed zmianą wersji zrobiłem save świata. Co oznaczało, że jeśli uda mi się zgrać wszystkie jego dane, a następnie przerzucić je na inny serwer, to będę mógł dokończyć ten challenge właśnie tam. Nie znałem się na tych sprawach, więc poprosiłem o pomoc jednego z moich programistów, aby mi pomógł wszystko ustawić. Niestety nie mogłem wejść na serwer na wersji 1.8 i wtedy Rolex, bo tak się nazywał mój programista, powiedział mi, że zna jeden sposób na to, żebym mógł dołączyć na aż tak starą wersję. Stwierdził, że może stworzyć plugin, który będzie umożliwiał na wchodzenie najstarsze wersje Minecrafta. Bardzo się ucieszyłem, ponieważ był moją ostatnią nadzieją. Następnego dnia, gdy się obudziłem, dostałem od Rolexa taką wiadomość na Discordzie. I sobie pomyślałem, nie no świetnie. Przez chwilę patrzyłem się na ekran telefonu, gdy nagle zobaczyłem, że Rolex coś pisze. Teraz tylko trzeba sprawdzić, czy działa. No i na ten sam, co wcześniej. O! Udało się! Ale... Ty! Gdzie ja jestem? Dobre pytanie. Nie, to jest 15 tysięcy na 8... Nie mam pojęcia, dlaczego zrespiłem się tak daleko. Więc poprosiłem Rolexa, żeby wszedł na serwer i sprawdził, czy wszystko działa poprawnie. A on powiedział mi, że jak dojdę na te kordy, które wysłał mi na Discordzie, to coś mi powie. I mogę nie być zadowolony. Z racji tego, że nie chciałem marnować czasu, od razu ruszyłem. W trakcie, gdy szedłem, usłyszałem coś bardzo dziwnego. Ty coś bil? Co się dzieje? Nie, to są jakieś anomalie. Ktoś mi powie, dlaczego słyszałem Blaze'a w Overworldzie? A gdy przeszedłem kilka kratek dalej, zobaczyłem... Co to jest? Ogromnie rozciągniętą trawę, która miała prawdopodobnie symulować teksturę kelpów. Przez takie rzeczy coraz bardziej bałem się, że to nie działa. Ale po prawie godzinie doszedłem do tego miejsca. Ty jest! Zapomniałem, że to są koordy mojej bazy z jabłkami i złotem. Ale coś było nie tak. Połowa skrzynek zniknęła, a szalkerów w ogóle nie było. To jest! To jest Rolex! O tym chyba Rolex nie chciał mi mówić. Ale się trochę coś zbagowało. Trochę? Trochę bardzo. To jest piec? Co to jest? Wyglądało to na to, że serwer nie umiał czytać niektórych tekstur skrzyni i zamienił wygląd szalkerów na tłoki. Więc dostałem wątpliwości, czy będę mógł w ogóle skraftować koksy. Dobra. Mamy koksy! Jeszcze tylko 11458. No to ten, powodzonka, skraftowany. Jak tylko je stworzyłem, od razu poleciałem do Endu, ponieważ właśnie tylko tam da się wykonać ten challenge. Ale mi się łapy trzęsą. Dlatego, że tylko tam jest możliwość, aby wybudować bazy poniżej 64 kratki. Z uwagi na fakt, że znajdują się tam szalkery, które będą mi potrzebne, aby wybudować pewną maszynę, której na pewno jeszcze nigdy nie widziałeś na własne oczy. Musiałem tylko znaleźć przynajmniej jedno entity i 3 szalkery, które będą blisko voida. Gdy je znalazłem, wybudowałem małą platformę na poziomie 0. A gdy ją skończyłem, to musiałem tego szalkera przenieść tu. Jak za jaja robicie. Nie, no co za je... No co jest nie tak z tym... Dawaj. Dość! Coś musiałem zrobić źle, więc zacząłem szukać informacji na ten temat. I nie uwierzycie, co znalazłem. Entity can push shulkers riding in the minecart. Jeśli to przetłumaczymy na polski, to będzie znaczyć to. Podmioty nie mogą popychać shulkerów jeżdżących w minecartach.
Jest to błąd, który nadal nie został rozwiązany i działa na najnowszych wersjach. Więc wróciłem do poradnika, żeby zobaczyć, jak ten człowiek pchał te wagony. I zobaczyłem, że on ich nie pcha, tylko on spuszcza je z górki. Przez to żadne entity nie ma wpływu na ten wagon. I to dało mi iskrę nadziei, że jednak da się to zrobić. O! Udało się! Postanowiłem, że wykopę specjalny tunel, który będzie cały czas z górki, a następnie podkopię Shulkera, żeby z niego zjechał i trafił oto w to miejsce. Jedzie. Jezu, jak ja się wtedy ucieszyłem! Musiałem jeszcze tak zrobić dwa razy, ale wiedząc jak już to robić, nie miałem z tym już żadnego problemu. Okej, już jest prawie koniec. Dobra, let's go. Udało się! Udało się! Następnie zacząłem zrzucać wagoniki z enchantowymi jabłkami, fajerwerkami i elytrami. Gdy to zrobiłem, odłożyłem wszystkie swoje itemy do skrzynki i wziąłem tyle koksów i fajerwerk, ile mogłem. Następnie zjadłem koksa i skoczyłem. Teraz można powiedzieć, że challenge się zaczął. Wziąłem koksy. Dobra, mam. I w końcu nadszedł ten dzień. Udało się. Ej, jeszcze poczekaj, masz dwa wybory. Jeśli chcesz, żebym w następnym filmie przeszedł Minecrafta na trybie Peaceful, to kliknij w lewy film. A jeśli chcesz, żebym przeszedł Minecrafta na trybie Adventure Mod, czyli po polsku przygodowym, to kliknij w prawy film. Ten film, który więcej osób kliknie, ten nagram.